Dzisiaj nagrywam szpital u nas w naszej dzielnicy. Każda dzielnica ma swoje szpitale, dlatego że dzisiaj idę, bo urodził nam się wnuczek, dla mnie się urodził wnuczek, trzeci wnuczek po prostu już. Mam dwóch synów, to ten trzeci wnuczek się urodził. Także idę go zobaczyć, jeszcze go nie widziałem. Pierwszy raz idę, pierwsze. Widziałem go, te, słyszałem go tylko przez telefon. Teraz, o, pokażę, tutaj idę do szpitala. Przed szpitalem. Idę trochę się przejść tutaj. Ku szpitala chcę wam pokazać troszkę, jak to wygląda. Nie jest to ekstrawagancki szpital, ale ciekawie to coś, ciekawie jest to zrobione. Idę piechotą troszkę, dlatego ta kamera mi się trochę rusza. To są pojemniki na gazety. Tutaj robię gazetę. Poczytać. I idę właśnie tutaj. To jest litera H, to oznacza szpital. Nie wiem, jak to w Polsce oznaczają. To wszystko należy do szpitala. To są kilka budynków należących do szpitala. Tutaj przychodzę. A tutaj już jest wieczorem. Już wracam od szpitala. Bo tutaj zobaczcie, jak, a nie, dzisiaj teraz akurat nie widzę, innym razem pokażę wam przejście na światła, jak się zmieniają, ile macie czasu na przejście. Tutaj przyciskam, żeby przejść, żeby zaświeciło się światło wcześniej do przechodzenia przez ulicę. Zobaczycie, jak to tutaj u nas wygląda, jak to jest zorganizowane. Po prostu zapala się światło. O, tutaj jest, i pokazują się cyfry, ukazują się cyfry. No akurat teraz też nie znam, też nie złapałem. Następnym razem muszę to złapać. Ja już idę. Jeszcze. Teraz już wchodzę do szpitala. Czy jest główne wyjście, jak dzisiaj niedziela była. Wszystko już późna wieczorem, późna pora. Mało kto tutaj już pracuje w tych sklepach informacji. Tu jestem w środku szpitalu i idę do pokoju. Tam, gdzie leży mój wnuczek, którego jeszcze nie widziałem. Nie pokażę go za bardzo, bo to są prywatne sprawy. Ale pokażę, jak wygląda szpital, żeby mieć porównanie. My tu za szpitale nie płacimy, za nic, za opiekę, nie, nic nie płacimy. Wszystko mamy tutaj, opieka państwowa. Oczywiście, że płacimy w różnych kwestiach, ale jako taką tutaj nie płacimy, płacimy tylko w podatkach. Tu jest część nagrałem pokoju, ale tutaj jest bardzo ciemno. Jako że mało było światła, nie może być za dużo światła, bo to jest pokój, gdzie moja synowa tutaj rodziła, w tym pokoju, co leży, w tym pokoju rodziła. Po prostu jest sama w tym pokoju, bardzo duży pokój, ogromny pokój z łazienką, z prysznicem, z umywalką. Tu jest umywalka, tutaj woda, można wodę ciepłą, można sobie regulować. Ciepła, zimna, jaką się chce. Tu jest mydło do umywalki. Tutaj wyposażenie szpitala. Dlatego mało co to widać, bo zdjęcie wyszło lepiej, ale kamera jest ciemno, nie za bardzo to widać, to jest kroplówka, ale to nie widać. O, tutaj mój jeden wnuczek trzyma drugiego wnuczka. Nawet go nie widać, małeś. Sweet boy, to jest, przynieśliśmy mu balona na urodziny. To jest właśnie mój nowo narodzony wnuczek.
trzeci już z kolei. Jaden, tak się tak ma na imię. Dziwne imię, ale niestety ta synowa nie jest z Polski. Jest z Jamajki. Dlatego to imię jest takie trochę też egzotyczne. Jaden. Nicholas. Drugie imię Nicholas. Także chcę to pokazać troszeczkę. Chcielibyście zobaczyli, jak wygląda pokój. Znaczy nie za dużo to pokój wygląda, tylko to jest specjalne łóżeczko dla niemowlaka tutaj. Tutaj żona go tutaj przewija. I powiem jedno, że ona jest sama w tym pokoju, także ma bardzo duży pokój. Ogromny to jest pokój. Tu ma łazienkę, łazienkę, prysznic. Nie ma wanny, jako ma prysznic, ma ubikację, ma umywalkę, także ma wszystkie po co potrzeby. I w tym pokoju, ona powiedziała, że tutaj w tym pokoju rodziła i w tym pokoju cały czas przybywa do wypisania ze szpitala. Także inne warunki, możecie popatrzeć, jakie tu są warunki w Kanadzie, a jakie jest w Polsce. Nie wiem, jak w tej chwili w Polsce, nie mogę się na ten temat nic wypowiedzieć. Także ona miała tutaj swój pokój, nie miała, nie dzieliła pokój z nikim innym, tylko była sama, dlatego mój syn tutaj z nią był te 2-3 dni i tutaj spał razem z nią. Może dlatego lepiej do szpitala, że nie muszą się martwić, oni muszą mieć takiej opieki, dlatego wygodniej dla nich też to jest, że po prostu uciekają się od roboty, dlatego pozwalają mężowi tutaj być z dzieckiem. Niemowlak był bardzo malutki, także tak jak widać, nie jest całkowicie biały, ręce miał białe, ale to taki troszkę śniady, bardziej biały niż czarny, ale to nie jest czysta biała rasa, ale takie dzieci są naprawdę bardzo ładne. Trudno w tej chwili powiedzieć, bo dopiero dzisiaj się właśnie urodził, to i tak jest czysty i tak jest dobrze wygląda, ale jest, powiedziałem, bardzo, tak mówię, ciemno, bardzo mało co widać. Tutaj jest telewizor schowany. Bardzo ciemno, bardzo mało go tutaj widać. A tutaj, wychodząc ze szpitala, nagrałem jeszcze, jakie mamy tutaj telefony stacjonarne. O, teraz idę, pokażę wam, jak działają światła do przejścia. Teraz za chwilę zobaczycie, ile pokazuje, jak szybko musimy przejść przez jezdnię. Po prostu cyfry się zmieniają i wtedy widać, ile jeszcze zostało miejsca do przejścia przez jezdnię. Tutaj w chodniku są światła.